Michał Bułchaków Mistrz i Małgorzata. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi. Kiedy zachodziło właśnie gorące wiosenne słońce, na patriarchszych prudach zjawiło się dwóch obywateli. Pierwszy z nich, mniej więcej czterdziestoletni, Ubrany w szary letni garnitur był niski, ciemnowłosy, zażywny, łysawy. Swój zupełnie przyzwoity kapelusz zgniótł w pół i niósł w ręku. Jego starannie wygloną twarz zdobiły nadnaturalnie duże okulary w czarnej rogowej oprawie. Drugi, rudawy, barczysty, kudłaty młody człowiek. Wsuniętej na ciemię kraciastej cyklistówce i w kraciastej koszuli szedł w wymiętych białych spodniach i czarnych płóciennych pantoflach ten pierwszy był to Michał Aleksandrowicz Berlios we własnej osobie redaktor miesięcznika literackiego i prezes zarządu jednego z największych stowarzyszeń literackich Moskwy w skrócie mass solid Towarzyszył mu zaś poeta Iwan Nikołajewicz Ponyriow, publikujący pod pseudonimem Bezdomny. Kiedy pisarze znaleźli się w cieniu lip, które zaczynały się już zazieleniać, natychmiast ostro ruszyli ku jaskrawo pomalowanej budce z napisem Piwo i napoje chłodzące. Tu musimy odnotować pierwszą osobliwość tego straszliwego majowego wieczoru. Nie tylko nikogo nie było koło budki, ale i w równoległej do małej, bronnej alei nie widać było żywego ducha. Choć wydawało się, że nie ma już czym oddychać, choć słońce, rozprażywszy Moskwę, zapadało w gorącym, suchym tumanie gdzieś za sadowa je kalco. Nikt nie przyszedł podlipy. Nikogo nie było na ławkach. Aleja była pusta. Butelkę mineralnej poprosił Berlioz. Mineralnej nie ma, odpowiedziała kobieta w budce i z niejasnych powodów obraziła się. A piwo jest? Ochrypłym głosem zasięgnął informacji bezdomny. Piwo przywiozą wieczorem. Odpowiedziała kobieta. A co jest? zapytał Berlioz. Napój morelowy, ale ciepły, powiedziała. Może być, niech będzie. Morelowy napój wyprodukował obfitą żółtą pianę i w powietrzu zapachniało wodą fryzjerską. Literaci wypili. Natychmiast dostali czkawki. Zapłacili i zasiedli na ławce, zwróceni twarzami do stawu, a plecami do bronnej. Wtedy wydarzyła się następna osobliwość, tym razem dotycząca tylko berlioza. Prezes nagle przestał czekać. Serce mu zadygotało i na moment gdzieś się zapadło. Potem wróciło na miejsce, ale tkwiła w nim tempa igła. Zarazem ogarnął berlioza strach nieuzasadniony, ale tak okropny, że zapragnął uciec z patriarszych prudów, gdzie oczy poniosą. Żałośnie rozejrzał się dookoła, nie mogąc zrozumieć, co go tak przeraziło. Pobladł otarł czoło chusteczką i pomyślał, co się ze mną dzieje. Nigdy jeszcze to mi się nie zdarzyło. Serce nawala. Jestem przemęczony. Chyba czas najwyższy, żeby rzucić wszystko w diabły i pojechać do Kisłowodzka. I wtedy skwarne powietrze zgęstniało przed Berliozem. I wysnął się z owego powietrza przezroczysty, nad wyraz przedziwny obywatel. Malutka główka, dżokejka. Kusa kraciasta marynareczka utkana z powietrza. Miał ze dwa metry wzrostu, ale w ramionach wąski był i chudy niepomiernie. A Fizis, proszę zauważyć, miał szyderczo. Życie Berlioza tak się układało, że nie był przyzwyczajony do nadprzyrodzonych zjawisk. Pobladł więc jeszcze bardziej, wytrzeszczył oczy i pomyślał w popłochu: Nic takiego istnieć nie może. Ale coś takiego niestety istniało. Wydłużony obywatel, przez którego wszystko było widać, wisiał w powietrzu przed berliozem, chwiejąc się w lewo i w prawo. Berlioza opanowało takie przerażenie, że aż zamknął oczy, a kiedy je otworzył zobaczył, że już po wszystkim widziadło rozpłynęło się. Kraciasty zniknął, a jednocześnie tempa igła wyskoczyła z serca. — Uch, do diabła! — zakrzyknął redaktor. — Wiesz, Iwan, od tego gorąca przed chwilą mało co nie dostałem udaru. Miałem nawet coś w rodzaju halucynacji — spróbował się roześmiać. Ale w jego oczach jeszcze ciągle migotało przerażenie. A ręce mu się trzęsły. Jednak uspokoił się z otarł twarz chusteczką, dość dziarsko oświadczył. No więc tak i ją prowadzić dalej wykład, przerwany piciem napoju morelowego. Wykład ów, jak się potem dowiedziano, dotyczył Jezusa Chrystusa. Chodziło o to, że do kolejnego numeru pisma redaktor zamówił poemat. Antyreligijny. Iwan bezdomny poematów stworzył i to nadzwyczaj szybko, ale niestety utwór ani trochę nie usatysfakcjonował redaktora. Główną osobę poematu, to znaczy Jezusa, bezdomny odmalował wprawdzie w nadwyraz czarnej tonacji, niemniej jednak cały poemat należało zdaniem redaktora napisać od nowa. I właśnie teraz redaktor wygłaszał wobec poety coś w rodzaju odczytu o Jezusie, w tym jedynie celu, aby unaocznić twórcy jego podstawowy błąd. Trudno powiedzieć, co właściwie zgubiło Iwana, jego niezwykły plastyczny talent. Czy też całkowita nieznajomość zagadnienia, ale cóż tu ukrywać? Jezus wyszedł mu żywy. Jezus On dziś istniejący rzeczywiście, choć co prawda obdarzony wszelkimi najgorszymi cechami charakteru. Berlioz zaś chciał dowieść poecie, że istota rzeczy zasadza się nie na tym, jaki był Jezus dobry czy zły, ale na tym, że Jezus jako taki w ogóle nigdy nie istniał. I wszystkie opowieści o Nim to po prostu zwyczajne, mitologiczne wymysły, czyli Bojda na resorach. Dodajmy, że redaktor był człowiekiem oczytanym i z wielką znajomością rzeczy, powoływał się w swym przemówieniu na starożytnych historyków, na przykład na sławnego Filona z Aleksandrii i na niezmiernie uczonego Józefa Flawiusza, którzy nigdzie ani słowem nie wspomnieli o istnieniu Jezusa. Wykazując solidną erudycję, Michał Aleksandrowicz oznajmił poecie między innymi również i to, że owo miejsce w Księdze piętnastej w rozdziale 44 słynnych roczników tacyta, gdzie wspomina się o straceniu Chrystusa, jest po prostu późniejszą wstawką apokryfistów. Poeta, dla którego wszystko, o czym go informował redaktor, było nowością, Wlepił w Michała Aleksandrowicza swe roztropne zielone oczy i słuchał uważnie, z rzadka tylko czekając i przeklinając szeptem morelowy napój. Nie ma takiej wschodniej religii, mówił Berlioz, w której dziewica nie zrodziłaby Boga. Chrześcijanie nie wymyślili nic nowego, stwarzając swojego Jezusa, który w rzeczywistości nigdy nie istniał. I właśnie na to należy położyć nacisk. Wysoki tenor Berlioza rozlegał się w pustej alei i im dalej Michał Aleksandrowicz zapuszczał się w gąszcz, w który bez ryzyka skręcenia karku zapuścić się może tylko człowiek niezmiernie wykształcony. Tym więcej ciekawych i pożytecznych wiadomości zdobywał poeta. Dowiedział się na przykład o łaskawym bogu egipskim Ozyrysie, synu nieba i ziemi, o sumeryjskim bogu Tammuzie, o Marduku i nawet o mniej znanym groźnym wittsilo Posztli, którego niegdyś wielce poważali meksykańscy aztekowie. I akurat wtedy, kiedy Berlioz opowiadał poecie o tym, jak aztekowie lepili z ciasta figurki, Witsilo poszli. W alei ukazał się pierwszy człowiek. Michał Bułhakow Mistrz i Małgorzata Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A. Przełożyli Irena Lewandowska i Witold Dąbrowski Czyta Adam Ferency więc kimże w końcu jesteś? Ja mam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro. Johann Wolfgang Goethe Faust. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi. Kiedy zachodziło właśnie gorące wiosenne słońce na patriarszych prudach zjawiło się dwu obywateli. Pierwszy z nich mniej więcej czterdziestoletni, ubrany w szary letni garnitur, był niski, ciemnowłosy, zażywny, łysawy, swój zupełnie przyzwoity kapelusz zgniótł w pół i niósł w ręku. Jego starannie wygloną twarz zdobiły nadnaturalnie duże okulary w czarnej rogowej oprawie. Drugi, rudawy, barczysty, kudłaty młody człowiek, wsuniętej na ciemię kraciastej cyklistówce i w kraciastej koszuli szedł w wymiętych białych spodniach i czarnych płciennych pantoflach. Ten pierwszy był to Michał Aleksandrowicz Berlios we własnej osobie redaktor miesięcznika literackiego i prezes zarządu jednego z największych stowarzyszeń literackich Moskwy, w skrócie Mass solid. Towarzyszył mu zaś poeta, Iwan Nikołajewicz Ponyriow, publikujący pod pseudonimem Bezdomny. Kiedy pisarze znaleźli się w cieniu lip, które zaczynały się już zazieleniać, natychmiast ostro ruszyli ku jaskrawo pomalowanej budce z napisem piwo i napoje chłodzące. Tu musimy odnotować pierwszą osobliwość tego straszliwego majowego wieczoru. Nie tylko nikogo nie było koło budki, ale i w równoległej do małej, bronnej alei nie widać było żywego ducha. Choć wydawało się, że nie ma już czym oddychać, choć słońce, rozprażywszy Moskwę, zapadało w gorącym, suchym tumanie gdzieś za Sadowa Kalco, nikt nie przyszedł pod lipy. Nikogo nie było na ławkach. Aleja była pusta. — Butelkę mineralnej — poprosił Berlioz. — Mineralnej nie ma — odpowiedziała kobieta w budce. I z niejasnych powodów obraziła się. A piwo jest? Ochrypłym głosem zasięgnął informacji bezdomny. Piwo przywiozą wieczorem, odpowiedziała kobieta. A co jest? Zapytał Berlius. Napój morelowy, ale ciepły, powiedziała. Może być, niech będzie. Moralowy napój wyprodukowało obfitą, żółtą pianę i w powietrzu zapachniało wodą fryzjerską. Literaci wypili. Natychmiast dostali czkawki. Zapłacili i zasiedli na ławce, zwróceni twarzami do stawu, a plecami do bronnej. Wtedy wydarzyła się następna osobliwość, tym razem dotycząca tylko Berlioza. Prezes nagle przestał czekać. Serce mu zadygotało i na moment gdzieś się zapadło. Potem wróciło na miejsce, ale tkwiła w nim tempa igła. Zarazem ogarnął berlioz'a strach, nieuzasadniony, ale tak okropny, że zapragnął uciec z patriarszych prudów, gdzie oczy poniosą. Żałośnie rozejrzał się dookoła, nie mogąc zrozumieć, co go tak przeraziło. Pobladł. Otarł czoło chusteczką i pomyślał: Co się ze mną dzieje? Nigdy jeszcze to mi się nie zdarzyło. Serce nawala. Jestem przemęczony. Chyba czas najwyższy, żeby rzucić wszystko w diabły i pojechać do Kisłowocka. I wtedy. Skwarne powietrze zgęstniało przed Berliozem i wysnął się z owego powietrza przezroczysty, nad wyraz przedziwny obywatel. Malutka główka, dżokejka, kusa kraciasta marynareczka utkana z powietrza. Miał ze dwa metry wzrostu, ale w ramionach wąski był i chudy niepomiernie, a fizis, proszę zauważyć, Miał szyderczo. Życie Berlioza tak się układało, że nie był przyzwyczajony do nadprzyrodzonych zjawisk. Pobladł więc jeszcze bardziej, wytrzeszczył oczy i pomyślał w popłochu: Nic takiego istnieć nie może. Ale coś takiego niestety istniało. Wydłużony obywatel, przez którego wszystko było widać, Wisiał w powietrzu przed Berliozem, chwiejąc się w lewo i w prawo. Berlioza opanowało takie przerażenie, że aż zamknął oczy, a kiedy je otworzył, zobaczył, że już po wszystkim. Widziadło rozpłynęło się. Kraciasty zniknął, a jednocześnie tempa igła wyskoczyła z serca. Uch do diabła. – zakrzyknął redaktor. – Wiesz, Iwan, od tego gorąca przed chwilą mało co nie dostałem udaru. Miałem nawet coś w rodzaju halucynacji – spróbował się roześmiać. Ale w jego oczach jeszcze ciągle migotało przerażenie, a ręce mu się trzęsły. Jednak uspokoił się zwolna, otarł twarz chusteczką – Dość dziarsko oświadczył. No więc tak. I jął prowadzić dalej. Wykład przerwany piciem napoju morelowego. Wykład ów, jak się potem dowiedziano, dotyczył Jezusa Chrystusa. Chodziło o to, że do kolejnego numeru pisma redaktor zamówił poemat antyreligijny. Iwan Bezdomny poematów stworzył i to nadzwyczaj szybko, ale niestety utwór ani trochę nie usatysfakcjonował redaktora. Główną osobę poematu, to znaczy Jezusa, Bezdomny odmalował w prawdzie, w nadwyraz czarnej tonacji. Niemniej jednak cały poemat należało zdaniem redaktora napisać od nowa. I właśnie teraz redaktor wygłaszał wobec poety coś w rodzaju odczytu o Jezusie, w tym jedynie celu, aby unaocznić twórcy jego podstawowy błąd. Trudno powiedzieć, co właściwie zgubiło Iwana. Jego niezwykły plastyczny talent. Czy też całkowita nieznajomość zagadnienia, ale cóż tu ukrywać? Jezus wyszedł mu żywy. Jezus On dziś istniejący rzeczywiście. Choć co prawda obdarzony wszelkimi najgorszymi cechami charakteru. Berlioz zaś chciał dowieść poecie, że istota rzeczy zasadza się nie na tym, jaki był Jezus, dobry czy zły, ale na tym, że Jezus jako taki w ogóle nigdy nie istniał. I wszystkie opowieści o nim to po prostu zwyczajne, mitologiczne wymysły, czyli bójda na resorach. Dodajmy, że redaktor był człowiekiem oczytanym i z wielką znajomością rzeczy, powoływał się w swym przemówieniu na starożytnych historyków, na przykład na sławnego Filona z Aleksandrii i na niezmiernie uczonego Józefa Flawiusza, którzy nigdzie ani słowem nie wspomnieli o istnieniu Jezusa. Wykazując solidną erudycję, Michał Aleksandrowicz oznajmił poecie między innymi również i to, że owo miejsce w Księdze piętnastej w rozdziale 44 słynnych roczników tacyta, gdzie wspomina się o straceniu Chrystusa, jest po prostu późniejszą wstawką apokryfistów. Poeta, dla którego wszystko, o czym go informował redaktor, było nowością, Wlepił w Michała Aleksandrowicza sferostropne zielone oczy i słuchał uważnie, z rzadka tylko czekając i przeklinając szeptem morelowy napój. Nie ma takiej wschodniej religii, mówił Berlioz – w której dziewica nie zrodziłaby Boga. Chrześcijanie nie wymyślili nic nowego, stwarzając swojego Jezusa, który w rzeczywistości nigdy nie istniał. I właśnie na to należy położyć nacisk. Wysoki tenor Berlioza rozlegał się w pustej alei. I im dalej Michał Aleksandrowicz zapuszczał się w gąszcz, w który bez ryzyka skręcenia karku zapuścić się może tylko człowiek niezmiernie wykształcony, tym więcej ciekawych i pożytecznych wiadomości zdobywał poeta. Dowiedział się na przykład o łaskawym bogu egipskim ozyrysie. Synu Nieba i Ziemi, o sumeryjskim bogu Tammuzie, o Marduku i nawet o mniej znanym, groźnym Huitzilopochtli, którego niegdyś wielce poważali meksykańscy Aztekowie. I akurat wtedy, kiedy Berlioz opowiadał poecie o tym, jak Aztekowie lepili z ciasta figurki Huitzilopochtli, w alei ukazał się pierwszy człowiek. Potem, kiedy prawdę mówiąc było już za późno, najróżniejsze instytucje opracowały rysopisy owego człowieka. Porównanie tych rysopisów musi zadziwić każdego. I tak na przykład pierwszy z nich stwierdza, że człowieków był niskiego wzrostu, miał złote zęby i utykał na prawą nogę. Drugi zaś twierdzi, że człowiek ten był wręcz olbrzymem. Koronki na jego zębach były z platyny, a utykał na lewą nogę. Trzeci oznajmiała koniecznie, że wymieniony osobnik nie miał żadnych znaków szczególnych. Musimy niestety uznać, że wszystkie te rysopisy są do niczego. Przede wszystkim opisywany nie utykał na żadną nogę. Nie był ani mały, ani olbrzymi, tylko po prostu wysoki. Co zaś dotyczy zębów, to z lewej strony koronki były platynowe, a z prawej złote. Miał na sobie drogi popielaty garnitur i dobrane pod kolor zagraniczne pantofle. Szary beret fantazyjnie załamał nad uchem, pod pachą niósł laskę z czarną rączką w kształcie głowy pudla. Lat na oko miał ponad czterdzieści, usta jak gdyby krzywe, Gładko wygolony brunet. Prawe oko czarne, lewe nie wiedzieć czemu zielone. Brwi czarne, ale jedna umieszczona wyżej niż druga. Słowem, cudzoziemiec. Przechodząc obok ławki, na której siedzieli redaktor i poeta, cudzoziemiec spojrzał na nich, przystanął i nagle usiadł na sąsiedniej ławce o dwa kroki od naszych przyjaciół. Niemiec pomyślał Berlioz. — Anglik — pomyślał bezdomny. — Taki upał, a ten siedzi w rękawiczkach. A cudzoziemiec objął spojrzeniem wysokie domy, z czterech stron okalające staw, przy czym stało się oczywiste, że miejsce to widzi po raz pierwszy i że wzbudziło ono jego zainteresowanie. Zatrzymał wzrok na górnych piętrach, w których oślepiająco połyskiwało w szybach okien potrzaskane i dla berylioza na zawsze zachodzące słońce. Potem przeniósł spojrzenie niżej, gdzie ciemniał w szybach nadciągający wieczór. Do czegoś tam uśmiechnął się z politowaniem. Zmrużył oczy, wsparł brodę na dłoniach, a dłonie na rączce laski. A ty! Mówił Berlioz do poety, bardzo dobrze i satyrycznie pokazałeś na przykład narodziny Jezusa, Syna Bożego. Ale dowcip polega na tym, że jeszcze przed Jezusem narodziło się mnóstwo synów bożych, jak powiedzmy fenicki Adonis, frygijski Attis, perski Mitra, a tymczasem, krótko mówiąc, żaden z nich się w ogóle nie narodził. Żaden z nich nie istniał. Nie istniał także Jezus. Musisz koniecznie zamiast narodzin Jezusa, czy też powiedzmy hołdu trzech króli, opisać nonsensowne wieści rozpowszechniane o tym hołdzie. Bo z Twego poematu wynika, że Jezus narodził się naprawdę. W tym właśnie momencie bezdomny próbował opanować nękającą go czkawkę i wstrzymał oddech. Na skutek czego czknął jeszcze boleściwiej i głośniej. I Berlioz przerwał swój wykład, ponieważ cudzoziemiec wstał nagle i zbliżył się do pisarzy. Ci spojrzeli nań ze zdumieniem. Proszę mi wybaczyć, zaczął nieznajomy. Mówił z cudzoziemskim akcentem, ale słów nie kaleczył że nie będąc znajomym panów, ośmielam się, ale przedmiot naukowej dyskusji panów jest tak interesujący, iż tu nieznajomy uprzejmie zdjął Beret i pisarzom nie pozostawało nic innego, jak wstać i ukłonić się. Nie. To raczej Francuz, pomyślał Berlios. Polak, pomyślał bezdomny. Należy od razu podkreślić, że na poecie cudzoziemiec od pierwszego słowa zrobił odpychające wrażenie. Natomiast Berliozowi raczej się spodobał, a może nie tyle się spodobał, ile, jakby tu się wyrazić, zainteresował go, czy co? Panowie pozwolą, że się przysiądę? Uprzejmie zapytał cudzoziemiec i przyjaciele jakoś mimowoli się rozsunęli. A on zwinnie wcisnął się pomiędzy nich i natychmiast włączył do rozmowy. Jeśli dobrze usłyszałem, to był pan łaskaw stwierdzić, że Jezus w ogóle nie istniał, zapytał kierując na Berlioza swoje lewe, zielone oko. Tak jest. Nie przesłyszał się Pan grzecznie odpowiedział Berlioz. — To właśnie powiedziałem. Ach, jakie to ciekawe, wykrzyknął cudzoziemiec. Czego on to szuka? pomyślał bezdomny i zasępił się. A pan zgodził się z kolegą, zainteresował się nieznajomy i odwrócił się w prawo do bezdomnego. Na sto procent, potwierdził poeta, który lubił wyrażać się zawile i metaforycznie. – Zdumiewające – zawołał nieproszony dyskutant, nie wiedzieć czemu rozejrzał się dokoła jak złodziej, ściszył swój niski głos i rzekł – proszę mi wybaczyć moje natręctwo, ale jeśli dobrze zrozumiałem, panowie na dodatek nie wierzycie w Boga. W jego oczach pojawiło się przerażenie. Dodał – przysięgam, że nikomu nie powiem. Zgadza się, nie wierzymy. Z lekkim uśmiechem, wywołanym przerażeniem zagranicznego turysty, odpowiedział Berlioz. Ale o tym można mówić bez obawy. Cudzoziemiec opadł na oparcie ławki i głosem piskliwym z ciekawości zapytał: Panowie jesteście ateistami? Tak, jesteśmy ateistami. Z uśmiechem odpowiedział Berlioz, a bezdomny rozeźlił się i pomyślał, ale się przyczepił zagraniczny osioł. Och, jakie to cudowne! wykrzyknął zdumiewający cudzoziemiec i pokręcił głową, wpatrując się to w jednego, to w drugiego literata. W naszym kraju ateizm nikogo nie dziwi. Z uprzejmością dyplomaty wyjaśnił Berlius. Znakomita większość ludności naszego kraju dawno już świadomie przestała wierzyć w bajeczki o Bogu. Wtedy cudzoziemiec wykonał taki numer. Wstał, uścisnął zdumionemu redaktorowi dłoń i oświadczył, co następuje. Niech pan pozwoli, że mu z całego serca podziękuję. Za co? Pan mu dziękuję. Mrugając oczyma zapytał bezdomny. Za niezmiernie ważną informację dla mnie podróżnika, nadzwyczaj interesującą. Wieloznacznie wznosząc palec, wyjaśnił zagraniczny dziwak. Niezmiernie ważna informacja najwidoczniej istotnie wywarła silne wrażenie na podróżniku bo z przerażeniem rozejrzał się po domach jak gdyby się obawiał, że w każdym oknie zobaczy co najmniej jednego ateistę nie to nie anglik pomyślał berlioz bezdomnemu zaś przyszło do głowy ciekawe gdzie on się nauczył tak gadać po rosyjsku i poeta znowu się zasępił. Ale pozwólcie, że was, panowie, zapytam. Po chwili niespokojnej zadumy przemówił zagraniczny gość. Co w takim razie począć z dowodami na istnienie Boga, których, jak wiadomo, istnieje dokładnie pięć. Niestety, ze współczuciem odpowiedział Berlius. Żaden z tych dowodów nie ma najmniejszej wartości i ludzkość dawno odłożyła je ad akta. Przyzna pan chyba, że w kategoriach rozumu nie można przeprowadzić żadnego dowodu na istnienie Boga. Brawo, zawołał cudzoziemiec. Brawo! Pan dokładnie powtórzył pogląd nieokiełznanego staruszka i Manuela w tej materii. Ale zabawne, że stary najpierw doszczętnie rozprawił się z wszystkimi pięcioma dowodami, a następnie, jak gdyby szedząc z samego siebie, przeprowadził własny, szósty dowód. Dowód kanta, z subtelnym uśmiechem sprzeciwił się wykształcony redaktor, jest również nieprzekonujący. I nie na darmo Schiller powiada, że rozważania Kanta na ten temat mogą zadowolić tylko ludzi o duszach niewolników, a Strauss je po prostu wyśmiewa. Berlioz mówił, a zarazem myślał przez cały czas, ale kto to może być i skąd on tak dobrze zna rosyjski? Najlepiej byłoby posłać tego Kanta na trzy lata na sołowki za te jego dowody. Palnął nieoczekiwanie Iwan. Ale Iwanie! – wyszeptał skonfundowany Berlioz. Propozycja zesłania kanta na sołowki nie tylko nie zdumiała cudzoziemca, ale nawet wprawiła go w prawdziwy zachwyt. Otóż to, zawołał, i jego lewe zielone, zwrócone na Berlioza, oko zabłysło. Tam jest jego miejsce, przecież mówiłem mu wtedy przy śniadaniu. — Jak pan tam, profesorze, sobie chce? — Ale wymyślił pan coś, co się kupy nie trzyma. — Może to i mądre, ale zbyt skomplikowane wyśmieją pana. Berlioz wybałszył oczy. — Przy śniadaniu do kanta? — Co on plecie? — pomyślał. — Ale... Mówił dalej cudzoziemiec do poety, niespeszony zdumieniem Berlioza. Zesłanie go na sołowki jest niemożliwe. Z tej przyczyny, że Kant już od stu z górą lat przebywa w miejscach znacznie bardziej odległych niż sołowki. I wydobycie go stamtąd jest zupełnie niemożliwe, zapewniam pana. A szkoda, agresywnie oświadczył poeta. Ja również żałuję. Błyskając okiem przytaknął mu niewyjaśniony podróżnik i ciągnął dalej. Ale niepokoi mnie następujące zagadnienie: skoro nie ma Boga, to kto kieruje życiem człowieka i w ogóle wszystkim, co się dzieje na świecie? O tym wszystkim decyduje człowiek. Berlioz pośpieszył z gniewną odpowiedzią na to, trzeba przyznać, niezupełnie jasne pytanie. Przepraszam łagodnie powiedział nieznajomy: Po to, żeby czymś kierować, trzeba bądź co bądź mieć dokładny plan obejmujący jakiś możliwie przyzwoity czas. Pozwól więc pan, że go zapytam, jak człowiek może czymkolwiek kierować, skoro pozbawiony jest nie tylko możliwości planowania na choćby śmiesznie krótki czas. No, powiedzmy. Tysiąc lat, ale nie może ponadto ręczyć za to, co się z nim samym stanie następnego dnia. Bo istotnie tu nieznajomy zwrócił się do Berlioza: proszę sobie wyobrazić, że zaczyna pan rządzić sobą i innymi, że tak powiem? Dopiero zaczyna się pan rozsmakowywać i nagle okazuje się, że ma pan. <śmiech> <śmiech> Sarkome płuc. I cudzoziemiec uśmiechnął się słodko, jak gdyby myśl o sarkomie płuc sprawiła mu przyjemność. Tak, sarkoma. Po kociemu mrużąc oczy powtórzył dźwięczne słowo. I pańskie rządy się skończyły. Interesuje pana już tylko los własny. Niczyj więcej. Krewni zaczynają pana okłamywać. Pan czuje, że coś jest nie w porządku, pędzi pan do uczonych lekarzy, potem do szarlatanów, a w końcu być może idzie pan nawet do wróżki. Zarówno to pierwsze, jak drugie i trzecie nie ma żadnego sensu, sam pan to rozumie. I cała historia kończy się tragicznie. Ten, który jeszcze niedawno sądził, że o czymś tam decyduje, spoczywa sobie w drewnianej skrzynce. A otoczenie zdając sobie sprawę, że z leżącego żadnego pożytku mieć już nie będzie, spala go w specjalnym piecu. A bywaj gorzej, człowiek dopiero co wybierał się do kisłowocka tu cudzoziemiec zmrużonymi oczyma popatrzył na berlioza. Zdawałoby się głupstwo, ale nawet tego nie może dokonać, bo nagle nie wiedzieć czemu poślizgnie się i wpadnie pod tramwaj. Czy naprawdę uważa pan, że ten człowiek sam tak sobą pokierował? Czy niesłuszniej byłoby uznać, że pokierował nim ktoś zupełnie inny? Tu nieznajomy zaśmiał się dziwnie. Berlioz z wielką uwagą słuchał nieprzyjemnego opowiadania o sarkomie i tramwaju. Zaczęły go dręczyć jakieś trwożne myśli. Nie, to nie cudzoziemiec. To nie cudzoziemiec, myślał. To jakiś przedziwny facet, ale kim on w takim razie jest. Ma pan, jak widzę, ochotę zapalić? Nieznajomy zwrócił się niespodziewanie do bezdomnego. Jakie pan pali? A co ma pan do wyboru? Ponuro zapytał poeta, któremu skończyły się papierosy. Jakie pan pali? Powtórzył nieznajomy. Naszą markę, z nienawiścią odpowiedział bezdomny. Nieznajomy niezwłocznie wyciągnął z kieszeni papierośnicę i podał ją bezdomnemu. Nasza marka. I redaktorem i poetą wstrząsnął nie tyle fakt, że w papierośnicy znalazła się właśnie nasza marka, ile sama papierośnica była olbrzymia z dukatowego złota. A kiedy się otworzyła na jej wieczku, zaiskrzył błękitnymi i białymi ogniami trójkąt z brylantów. Każdy z literatów pomyślał co innego. Berlioz, nie, to jednak cudzoziemiec. A bezdomny, niech go djewli. Poeta i właściciel papierośnicy zapalili, a niepalący Berlioz podziękował trzeba mu będzie odpowiedzieć tak zdecydował berlios owszem człowiek jest śmiertelny nikt temu nie przeczy ale rzecz w tym jednak nie zdążył nawet zacząć kiedy cudzoziemiec powiedział tak człowiek jest śmiertelny ale to jeszcze pół biedy najgorsze że to iż jest śmiertelny okazuje się niespodziewanie w tym właśnie sęk Nikt nie może przewidzieć, co będzie robił dzisiejszego wieczora. Jakieś głupie podejście do zagadnienia pomyślał Berlioz i zaprotestował. No, to to już przesada. Wiem mniej więcej dokładnie, co będę robił dziś wieczór. Oczywista, jeśli na bronnej nie spadnie mi cegła na głowę cegła? z przekonaniem przerwał mu nieznajomy, nigdy nikomu nie spada na głowę nic tego nizowego. W każdym razie panu, niech mi pan wierzy, cegła nie zagraża. Pan umrze inną śmiercią. A może wie pan jaką? Ze zrozumiałą ironią w głosie, zasięgnął informacji Berlios, dając się wciągnąć w tę rzeczywiście raczej idiotyczną rozmowę. I może mi pan to powie, Chętnie, przystał na to nieznajomy. Zmierzył Berlioza spojrzeniem, jakby zamierzał uszyć mu garnitur, wymruczał przez zęby coś w rodzaju raz, dwa, Merkury w drugim domu, księżyc wzeszedł, sześć, nieszczęście, wieczór siedem i głośno, radośnie oznajmił: Utną panu głowę. Bezdomny dziko wytrzeszczył oczy na bezczelnego cudzoziemca, a Berlioz zapytał z kwaśnym uśmiechem. — A któż to zrobi? Wrogowie interwenci? — Nie — odpowiedział cudzoziemiec. — Rosjanka? komsomołka Hmm — zamruczał zdegustowany żartem nieznajomego Berlioz. — No, pan daruje, ale to mało prawdopodobne. — Ja proszę o wybaczenie. Odpowiedział cudzoziemiec. Ale tak właśnie będzie. Czy mógłby mi pan powiedzieć, jeśli to oczywiście nie tajemnica, co pan będzie robił dziś wieczorem? To żadna tajemnica. Teraz wpadnę do siebie na sadową. A potem o dziesiątej wieczorem w Massolicie odbędzie się zebranie, któremu będę przewodniczył. To się nie da zrobić. Stanowczo zaprzeczył obcokrajowiec. – A to dlaczego? – Dlatego – odpowiedział cudzoziemiec i zmrużonymi oczyma zapatrzył się w niebo, po którym w przeczuciu wieczornego chłodu bezgłośnie śmigały czarne ptaki – że Annuszka już kupiła olej słonecznikowy. I nie dość, że kupiła, ale już go nawet rozlała. Tak więc zebranie się nie odbędzie. Pod lipami zapanowało zrozumiałe milczenie. Przepraszam odezwał się Berlioz po chwili, spoglądając na cudzoziemca, który najwyraźniej gadał od rzeczy. Co ma do tego olej słonecznikowy i jakaś anuszka? Olej słonecznikowy tyle ma do tego. Nagle odezwał się bezdomny, który najwyraźniej postanowił wypowiedzieć nieproszonemu cudzoziemcowi wojnę. Czy nie byliście kiedyś obywatelu na leczeniu w szpitalu dla umysłowo chorych? Iwan, cichutko zawołał Berlius. Ale cudzoziemiec, ani trochę nieurażony, roześmiał się wesolutko. Byłem, byłem i to nieraz, wykrzyknął ze śmiechem. Ale wpatrzone w poetę oko nie śmiało się. Gdzież to ja nie bywałem? Szkoda tylko, że nie zdążyłem zapytać profesora, co to takiego schizofrenia, więc niech już go pan samo to zapyta Iwanie Nikoajewiczu. Skąd pan wie, jak ja się nazywam? No wie pan, któż by pana nie znał. Nieznajomy wyciągnął z kieszeni wczorajszy numer literaturnej gazety i bezdomny zobaczył od razu na pierwszej kolumnie swoją podobiznę, a pod nią własne wiersze. Ale ten dowód sławy i popularności, który jeszcze wczoraj tak cieszył poeta, tym razem jakoś ani trochę go nie uradował. Przepraszam, powiedziała twarz mu spochmurniała. — Czy mógłby pan chwilę poczekać? Chciałem powiedzieć koledze kilka słów. — O, z przyjemnością — zawołał nieznajomy. — Tu jest tak miło pod tymi lipami, a mnie się nigdzie nie śpieszy. — Słuchaj, Misza — szeptał poeta, odciągając Berlioza na bok. — To nie żaden turysta, tylko szpieg. To rosyjski emigrant, któremu udało się do nas przedostać. Wylegitymuj go natychmiast, bo zwieje. Tak myślisz? szepnął z niepokojem Berlioz i pomyślał: Przecież on ma rację. Możesz mi wierzyć, zachrypiał mu do ucha poeta. Udaje głupiego, żeby wypytać o to i owo. Słyszałeś, jak on gada po rosyjsku? poeta mówił i zarazem zezował, pilnując, żeby nieznajomy nie uciekł. Chodź, zatrzymamy go, bo da nogę. I poeta pociągnął Berlioza za rękę w stronę ławki. Nieznajomy już nie siedział, ale stał obok niej, trzymając w ręku jakąś książeczkę w ciemno szarej oprawie, sztywną kopertę w dobrym gatunku i bilet wizytowy. Zechcą mi chyba panowie wybaczyć, że w ferworze dyskusji zapomniałem się przedstawić. Oto moja wizytówka, oto paszport i zaproszenie do Moskwy na konsultacje. Z naciskiem powiedział nieznajomy, patrząc przenikliwie na obu literatów. Ci się zmieszali. No diabła, on wszystko słyszał, pomyślał Berlioz i uprzejmym gestem dał do zrozumienia, że nie ma potrzeby okazywania dokumentów. Kiedy cudzoziemiec podsunął je redaktorowi, poeta zdążył spostrzec wydrukowane na wizytówce zagranicznymi literami słowo profesor i pierwszą literę nazwiska w. Bardzo mi przyjemnie, niewyraźnie mruczał tymczasem skonfundowany redaktor i cudzoziemiec schował dokumenty do kieszeni. W ten sposób stosunki dyplomatyczne zostały znów nawiązane, i cała trójka usiadła na ławce. Więc zaproszono pana do Moskwy w charakterze konsultanta, profesorze? Zapytał Berlioz. Tak, mam być konsultantem. Pan jest Niemcem? Zainteresował się bezdomny. Ja? Odpowiedział profesor pytaniem. Na pytanie, i nagle popadł w zadumę. Tak, chyba jestem Niemcem. Pan świetnie mówi po rosyjsku stwierdził bezdomny. O, w zasadzie jestem poliglotą, znam bardzo wiele języków odparł profesor. A jaka jest pańska specjalność? zapytał Berlius. Jestem specjalistą. Od czarnej magii. Masz tobie. Coś załomotało w głowie Berlioza. I zaproszano pana do nas jako specjalistę? Lekko zająknął się redaktor. Tak, jako specjalistę, potwierdził profesor i wyjaśnił. W waszej bibliotece narodowej znaleziono oryginalne rękopisy Żerberta z Oriak. Z X wieku. Poproszono mnie, żebym mnie odcyfrował. Jestem w tej dziedzinie jedynym specjalistą na świecie. A więc jest pan historykiem? Z szacunkiem i z ogromną ulgą zapytał Berlioz. Jestem historykiem, potwierdził uczony i dodał nie w pięć, nie w dziewięć. Dziś wieczorem na patriarszych prudach wydarzy się nadzwyczaj interesująca historia. I znów poeta i redaktor ogromnie się zdziwili. Profesor zaś pokiwał palcem, przywołując ich bliżej. A kiedy obaj nachylili się do niego, wyszeptał: Nie zapominajcie, że Jezus istniał naprawdę. Widzi Pan, profesorze, powiedział Berlius z wymuszonym uśmiechem. Szanujemy oczywiście Pańską ogromną wiedzę, ale na tę sprawę mamy zupełnie odmienny pogląd. A tu nie trzeba mieć żadnych poglądów, odparł dziwny profesor. Jezus po prostu istniał i tyle. Ale potrzebne są na to jakieś świadectwa, zaczął Berlius. Nie trzeba żadnych świadectw. Odpowiedział konsultant i ją mówić niezbyt głośno, przy czym jego cudzoziemski akcent nie wiadomo dlaczego znikł. Wszystko jest bardzo proste. W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika, posuwistym krokiem kawalerzysty wczesnym rankiem, czternastego dnia wiosennego miesiąca nisan... Rozdział drugi Poncjusz Piłat W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika, posuwistym krokiem kawalerzysty, wczesnym rankiem czternastego dnia wiosennego miesiąca Nisan, pod podkrytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego, wyszedł prokurator Judei Poncjusz Piłat. Prokurator ponad wszystko nienawidził zapachu olejku różanego. A dziś wszystko zapowiadało niedobry dzień, ponieważ woń róż prześladowała prokuratora od samego rana. Miał wrażenie, że różany aromat sączy się z rosnących w ogrodzie palmi cyprysów, że z wydzielanym przez eskortę odorem potu i skórzanego rynsztunku miesza się zapach z nienawidzonych kwiatów. Z zabudowań na tyłach pałacu, gdzie kwaterowała przybyła do Jerusza im wraz z prokuratorem pierwsza kohorta XII Legionu Błyskawic, aż tu, pod kolumnadę napływał poprzez górną kondygnację ogrodu gorzkawy dymek, świadczący, że kucharze w centuriach zaczęli już gotować obiad. A i w tym dymku także była domieszka oleistych, różanych aromatów. Za cóż mnie tak karzecie, o bogowie? Tak, to bez wątpienia znowu ta niezwyciężona, straszliwa choroba chemikrania, przy której boli pół głowy choroba, na którą nie ma lekarstwa, przed którą nie ma ratunku spróbuję. Nie poruszać głową. Na mozaikowej posadzce przy fontannie był już przygotowany tron. Prokurator, nie spojrzawszy na nikogo, zasiadł na nim i wyciągnął rękę w bok. Sekretarz z uszanowaniem złożył w jego dłoni kawałek pergaminu. Prokurator, nie zdoławszy opanować bolesnego grymasu, kątem oka pobieżnie przejrzał tekst zwrócił sekretarzowi pergamin i powiedział z trudem. Podsądny z Galilei przesłaliście sprawę tetrarsze, tak, prokuratorze, odparł sekretarz. A on odmówił rozstrzygnięcia tej sprawy i wydany przez sanhedryn wyrok śmierci przesłał do twojej decyzji, wyjaśnił sekretarz. Prokuratorowi skurcz wykrzywił policzek. Powiedział cicho, wprowadźcie oskarżonego. Natychmiast dwóch legionistów wprowadziło między kolumny z ogrodowego placyku dwudziestosiedmioletniego człowieka i przywiodło go przed tron prokuratora. Człowiek uchodziany był w stary, rozdarty, błękitny chiton. Na głowie miał biały zawój, przewiązany wokół rzemykiem, Ręce związano mu z tyłu. Pod jego lewym okiem widniał wielki siniak. W kąciku ust miał zdartą skórę i zaschłą krew. Patrzył na prokuratora z lękliwą ciekawością. Ten milczał przez chwilę. Potem cicho zapytał po aramejsku. – Więc to ty namawiałeś lud do zburzenia Jeruszaleimskiej świątyni? Prokurator siedział niczym wykuty w kamieniu, i tylko jego wargi poruszały się ledwie zauważalnie, kiedy wymawiał te słowa. Był jak z kamienia, bał się bowiem poruszyć głową płonącą z piekielnego bólu. Człowiek ze związanymi rękami postąpił nieco do przodu i począł mówić: Człowieku dobry, uwierz mi, ale prokurator. Nadal znieruchomiały, natychmiast przerwał mu, ani o włos nie podnosząc głosu. Czy to mnie nazwałeś dobrym człowiekiem? Jesteś w błędzie. Każdy wierusz, im powie ci, że jestem okrutnym potworem i to jest święta prawda. Po czym równie beznamiętnie dodał, centurion szczurza śmierć do mnie. Wszystkim się wydało, że zapada mrok, kiedy centurion pierwszej centurii marek zwany także szczurzą śmiercią wszedł na taras i stanął przed prokuratorem był o głowę wyższy od najwyższego żołnierza legionu i tak szeroki w barach że przesłonił sobą niewysokie jeszcze słońce prokurator zwrócił się do centuriona po łacinie przestępca nazwał mnie człowiekiem dobrym wyprowadź go stąd na chwilę i wyjaśnij mu, jak należy się do mnie zwracać, ale nie kalecz go. Wszyscy prócz nieruchomego prokuratora odprowadzali spojrzeniem. Marka szczurzą śmierć, który skinął na aresztanta, każąc mu iść za sobą. Szczurzą śmierć w ogóle zawsze wszyscy odprowadzali spojrzeniami, gdziekolwiek się pojawiał. Tak niecodziennego był wzrostu. A ci, którzy widzieli go po raz pierwszy, patrzyli nań z tego także powodu, że twarz centuriona była potwornie zeszpecona. Nos jego strzaskało niegdyś uderzenie germańskiej maczugi. Ciężkie buciory marka załomotały po mozaice, związany poszedł za nim bezgłośnie. Pod kolumnadą zapanowało milczenie, słychać było gruchanie gołębi na ogrodowym placyku nieopodal balkonu. A także wodę śpiewającą w fontannie dziwaczną i miłą piosenkę. Prokurator nagle zapragnął wstać, podstawić skroń pod strugę wody i pozostać już w tej pozycji. Wiedział jednak, że i to nie przyniesie ulgi. Szczurza śmierć spod kolumnady wyprowadził aresztowanego do ogrodu. Wziął bicz z rąk legionisty który stał u stóp brązowego posągu. Zamachnął się od niechcenia i uderzył aresztowanego po ramionach. Ruch centuriona był lekki i niedbały, ale związany człowiek natychmiast zwalił się na ziemię, jakby mu ktoś podciął nogi. Zachłysnął się powietrzem. Krew uciekła mu z twarzy, a jego oczy stały się puste. Marek lewą ręką lekko poderwał leżącego w powietrze, jakby to był pusty worek. Postawił go na nogi, powiedział przez nos, kalecząc aramejskie słowa. Do prokuratora rzymskiego zwracać się hegemon, innych słów nie mówić, stać spokojnie. Zrozumiałeś, czy uderzyć? Aresztowany zachwiał się, ale przemógł słabość krew znów krążyła. Odetchnął głęboko i ochryple powiedział Zrozumiałem cię, nie bij mnie. Po chwili znowu stał przed prokuratorem. Rozległ się matowy, zbolały głos. Imię. Moje? Pośpiesznie zapytał aresztowany całym swoim jestestwem wyrażając gotowość do szybkich i rzeczowych odpowiedzi oraz postanowienie, że nie da więcej powodu do gniewu. Prokurator powiedział cicho. Moje znam. Nie udawaj głupszego niż jesteś. Twoje. Jesuła, śpiesznie odpowiedział aresztowany. Masz przezwisko, Hanokri. Skąd jesteś? Z miasta Gamala odpowiedział aresztant. Zarazem wskazując głową, że gdzieś tam daleko na prawo od niego, na północy, jest miasto Gamala. Z jakiej krwi Dokładnie tego nie wiem z ożywieniem odpowiedział aresztowany. Nie pamiętam o moich rodziców. Powiadają, że ojciec był Syryjczykiem. Gdzie stale mieszkasz? Nigdzie nie mam domu nieśmiało odpowiedział aresztant. Wędruję od miasta do miasta. Można to ująć krócej jednym słowem: włóczęgostwo powiedział prokurator i zapytał: Masz rodzinę? Nie mam nikogo. Sam jestem na świecie. Umiesz czytać, pisać? Umiem. Znasz jakiś język prócz aramejskiego? Znam. Grecki. Uniosła się opuchnięta powieka, zasnotę giełką cierpienia oko wpatrzyło się w aresztowanego. Drugie nadal było zamknięte. Piłat odezwał się po grecku. Więc to ty zamierzałeś zburzyć świątynię i nawoływałeś do tego lud. Aresztowany znowu się ożywił. Jego oczy nie wyrażały już strachu. Zaczął mówić po grecku. Czuło przerażenie błysnęło w jego oczach. Zrozumiał, że omal się nie przejęzyczył. Ja hegemonie nigdy w życiu nie miałem zamiaru burzyć świątyni. I nikogo nie namawiałem do tak nonsensownego uczynku. Zdziwienie odmalowało się na twarzy sekretarza, który pochylony nad niziutkim stołem spisywał zeznania. Uniósł głowę, ale natychmiast znów ją pochylił nad pergaminem. Mnóstwo rozmaitych ludzi schodzi do tego miasta na święto. Są wśród nich magowie, astrologowie, wróżbici i mordercy. Monotonnie mówił prokurator. Niekiedy zdarzają się także kłamcy. Ty na przykład jesteś kłamcą. Zapisano tu wyraźnie, podburzałeś do zniszczenia świątyni. Tak zeświadczyli ludzie. Ci dobrzy ludzie, zaczął mówić więzień i śpiesznie dodawszy hegemonię, ciągnął. Niczego się nie nauczyli i wszystko, co mówiłem, poprzekręcali. W ogóle zaczynam się obawiać, że te nieporozumienia będą trwały jeszcze bardzo, bardzo długo. A wszystko dlatego, że on niedokładnie zapisuje to, co mówię. Zapadło milczenie. Teraz już oboje z bolałych oczu patrzyło ociężale na aresztowanego. Powtarzam ci, ale już po raz ostatni, abyś przestał udawać wariata zbrodniarzu. Łagodnie, monotonnie powiedział Piłat. Niewiele zapisano z tego, coś mówił, ale tego, co zapisano, jest dość, aby cię powiesić. O nie, nie, Hegemonie! Z żarliwym pragnieniem przekonania rozmówcy mówiła resztant.